Szymonu. Skończyliśmy tamtego zetora ze wspomaganiem. Robiliśmy 72.11. Wracamy do tego tutaj, co działaliśmy z tą skrzynią. Skrzynia jest druga, została rozebrana. Tutaj trybów jest znacznie mniej do wymiany. Można powiedzieć, że wcale, tylko łożyska. Dobrze umyć. Będzie luks. Tylko, że ta skrzynia jest strasznie brudna. Mam taki straszny osad, który trzeba wyszorować. Zobaczcie. Taki jest osad, a tu już jest po umyciu. No i tutaj trochę, wiadomo, traktor chyba z 6 lat nierozbierany. Albo nawet może od nowości, nie wiadomo. Wszystkie uszczelniacze mamy nowe. Tylko właśnie teraz pomyję. Tu mi coś z tymi łożyskami nie pasuje, ale to jeszcze muszę, jak skończę mycie, to tutaj wykombinuję, o co tu chodzi. A jak nie, to muszę jechać powymieniać. Synchronizator tutaj muszę pomyć, tą całą linię, dolną linię i łożyska już tutaj nabijam gdzie mogę. Plansze też są pomyte, jeszcze tamte dystanse muszę tu włożyć, bo jeszcze jest dystans i jeszcze taka mała podkładka dystansowa na wierzch tutaj pod to. Ale w tej nowej obudowie muszę jeszcze poprawić gwinty, bo tamte gwinty są kiepskie. To mi tu pewnie pół dnia zajdzie z myciem. I szorujemy, uszczelniacze już mamy, łożyska też leżą, bałek wstecznego też już jest, bo też był uszkodzony. Tylko, że też chyba jednego łożyska będzie mi brakować na ten wałek drugiego stopnia, ale to się okaże. Dobra, nic, no działam, myję, układam i może pod wieczór zacznę składać. Będziecie mieć urywek z tamtego zetorka, który był robiony na wspomaganie. To sobie popatrzycie. Niestety końcówki nie nagrałem, bo po prostu zdążyłem go w niedzielę wydać. Boś taka trochę pilna sprawa. Dobra. No, następnego urywka. Ja myję dalej. Parę godzinek później zostało jeszcze mi do mycia łożyska, kapa. Tu już od razu są wszystkie łożyska zmienione na nowe czeskie. Tutaj mam poukładane te dystansy tak według składania. Bałeczek też jest nowy, łożyska wszystkie nowiutkie. Wszystko pięknie śmiga, umyte. Główne choinki też pomyte, pokasowane luzy na klinach. Złożone wszystko z powrotem tak jak do skręcania, żeby było łatwiej. Też wydrapane, widać jak nie dodrapiesz, jaki jest osad. Ale to akurat to się nic nie dzieje, bo to jest tak leciutko, to tam nie jest źle. I tak już tu dużo spędziłem, żeby to umyć. Synchronizator też jest przejrzany, wszystkie sprężynki pięknie są. Tutaj jeszcze muszę łożysko nabić, musiałem jechać łożyska powymieniać. A i zamieniłem ten wałek od tamtej skrzyni, bo tu jest dobry frezik. A tu jest podtarty frezik. Widzicie, jaki jest stopień? Mówię, założę ten od tamtego. Ten długi wałek jeszcze muszę wziąć z tej skrzyni, bo tam jest tu lejka rozwalona w tamtym. Bo jak on się przechylił, to go ugięło i rozwaliło tu lejkę. Tu już mam też łożysko nowe nabite. Łożyska dystans, łożysko i potem to do przedniego napędu wyjście. No jeszcze muszę przystawkę umyć i wydrapać te wszystkie wodziki, żeby do włączania. Tutaj już też mam wimmeringi nowe, łożysko nowe. Muszę je tam lekko przetrzeć pod tym smarkiem. Tutaj stare łożyska, które były wymieniane już, leżą sobie. Musiałem właśnie jechać wymienić to łożysko, bo tamte było większe. Są wszystkie te małe. Bo oczywiście idą do klienta, do wglądu. Razem ze starą skrzynią i z tamtymi częściami. Tylko muszę jeszcze przepatrzeć, bo jak coś będzie tutaj kiepskie i będzie takie same jak tam, to zakładam te lepsze, jak będą z tego kompletu. I ogólnie tamta skrzynia była coraz czyściejsza. No ale zobaczymy, może wodziki przełożę od tej. Może będą mniej podtarte. Ja zaraz to sprawdzę. No umyję jeszcze tą obudowę. Z tej obudowy muszę łożysko wybić. Dwa uszczelniacze, które leżą tutaj. I jeszcze jest 6 czy 11 łożysko na główną linię górną. I przywieźć drugą obudowę. Pomyć łożyska i można powoli składać. Jeszcze uszczeleczkę sobie przywiozłem tutaj pod tą ósemeczkę. Tą obudowę, żeby było też elegancko. Tego szrota muszę wywieźć, a tamtą muszę jeszcze w
wieś i przegwintować. Bo tutaj się nikt nie spuszczał nad myciem, bo to i tak jest trup. Więc jadę dalej. Działam dalej. I biorę się za robotę. Może następny urywek coś lepszego pokaże. Teraz zabieramy się za poprawianie gwintów, które są wszystkie tutaj w tej obudowie. Dlatego, żeby potem już mieć święty spokój. Bo ile razy my się tak nacięli, że coś my tam robili, a się okazywało, że nie zostały przegwintowane gwinty. A szczególnie te trzy, bo w tym po pierwsze jest najgorsze dojście, jak się wszystko złoży, a po drugie tutaj był ten wałek rozepchał i tutaj była tylko jedna śruba. Jak tą skrzynię przywieźliśmy, to właśnie była jedna śruba, a reszta była wykręcona, jeszcze jedna była krzywa, więc na pewno trzeba poprawić. A jak nie, to trzeba będzie wstawić gwincik. Ale podejrzewam, że nie, bo te śrubki też były za krótkie. Więc jak sobie gwintuję wszystkie otwory, a potem zaczynamy składać. Już mamy poskręcane dolną linię. Koło na tulei. Do przedniego napędu. Od wstecznego już mamy włożone, zabezpieczone. Hamulec też mamy włożony. O, bo to jest hamulec. Jak włączam sprzęgło, jak go podniosę, ale teraz muszę to manualnie cofnąć. O. Jak wduszacie sprzęgło, to pociąga je na gumie i hamuje skrzynię. No dobra, z przodu już mamy też wałek na 500 na 1000 włożony. Wszystkie dystanse, tak powinno być, już są. Dźwigienkę od góry, więc powoli jadę. Czekajcie. Z górną linią. Zaraz będę szedł z górną linią. Działamy dalej. Już długi wałek mam włożony, tylko musi zostać włożony ten drugi z drugiej skrzyni. Bo on tu jest ładny, ta tulejka, a ten drugi ma rozwaloną tą tulejkę, która się tam wyszczerbiła. Obcięło ją. Więc przez to idzie z drugiej skrzyni. Frezy są wszystkie to same, wszystko to samo pomierzyłem, popatrzałem już. I składam górną linię. Zaktualizuję coś jak zacznę działać, albo już jak będę miał górę złożoną, bo to jednak nie da rady kręcić i składać. Dobra. Siema. Dzisiaj już trochę ze stołów trybów znikło, więc skrzynia jest złożona. To już poskładałem wszystko, można powiedzieć. Jeszcze muszę układ kierowniczy, ale to chyba u klienta zrobię. Bo nie będzie mi pasować, pod kabiną nie przejdę. Łożyska są wszystko pomyte, oczyszczone. Oczywiście, tak powinno być. Rureczka, filtr nawet jest umyty do góry, ten co tam olej ma trzymać. Tylko, że tutaj zapomniałem. Musiałem przed chwilą to rozkręcić, bo poszłem do drugiej obudowy, coś tam składać wszystkie rupy ze stołu. Z tamtej starej skrzyni i tutaj są takie pierścienie, żeby to nie latało w prawo, w lewo. No, przód, tyłu to ma trochę luzu, bo to jednak starość. I teraz nie lata w prawo, w lewo, bo miałem 2-3 mm luzu, ale są takie pierścienie. Ja mam skrzynię nakrytą, żeby mi tu się nie zakurzyło. Tylko ataku jeszcze nie włożyłem. Bo atak będziemy jeszcze skręcać, dystansować na traktorze. Jeszcze raz skręcić, bo mieliśmy takie kiepskie podkładki, wydystansowaliśmy go, a dzisiaj muszę jechać jeszcze dokupić te specjalne dystansowe i to ładnie wypośrodkujemy i dopiero włożymy go do skrzyni i ten i złączymy razem. Wszystko jest złożone na olejek, tak powinno być. Hamulce są, wszystko jest. Śruby tutaj naklej. No i tyle, no. Będziemy działać na miejscu resztę. Zobaczymy jak wyjdzie.
jeszcze nie zamknąć, jeszcze tam dźwigienkę muszę przełożyć, trochę za porządek się tu wziąłem, bo musi być. Tu mamy uszczelkę też przygotowaną, wszystko wydrapane pod nią, uszczelniacz wymieniony tutaj, bo potem niestety bym jej nie wyciągnął, bo tu jest bardzo mało miejsca i bym musiał ściągać przystawkę, a lepiej to zrobić tutaj ładnie na wierzchu i mieć święty spokój. Kapa ta druga też jest już umyta. Wszystkie wodziki są założone, te co były przy tej skrzyni co chodziło. Tutaj oczywiście o-ringi są wymienione. Dźwigienki przerobione, żeby luzu nie miały. No nie wiem, wybierak jeszcze chyba założę od tamtej, skoro tam wszystko działało, ale zobaczymy jak to się będzie sprawować. I tak jak mówiłem, kolumnę pójdzie, nie? Pedały też mamy już pozakładane. Wszystko tutaj co mogliśmy. Podkładki podokładane, żeby luzów nie było. Nowy wałek oczywiście jest, wszystkie uszczelniacze, o-ringi. Łożyska to są cały komplet. Bo najlepiej to się robi, jak są wszystkie wymienione, wtedy jest jakaś pewność. No i tyle, no. Działamy dalej. Może coś wam skleję do Supra, przyszły nowe szyby. Ale to może następny odcinek. Więc biorę się dalej za działanie. Sprzątam tu i powoli się szykuję na wyjazdy, żeby to złożyć. Więc do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Właśnie tak transportowaliśmy skrzyniarz tamtąd. Mamy takie tutaj swoje pierdółki. Tu mamy łożysko i przerzucamy ją. Skrzynia a tak założone, są zabezpieczone, żeby nam dystanse nie wyleciały. No i tutaj mam do składania wszystko umyte, co mogliśmy. Czyściutkie. Tu już mamy poszykowane, bo też mamy podkładkę cienką.